pan zadowolony z dotychczasowej pracy rządu? Jako tak. Trzy razy. Dlatego, że kłamią, oszukują. Proszę pana, jeżeli młodzież ucieka za granicę, nie ma pracy w tym kraju, a tym bardziej teraz nas chcą rozwiązać, takie to są perspektywy w ogóle pracy. Wiadomo, widzimy, co się dzieje w Polsce, jak mniej więcej ta polityka przebiega. Tak naprawdę tych polityków w ogóle nie widać. Przekręty, korupcja i tak dalej, i tak dalej. Wie pani, za dużo słów, za mało konkretów, za mało działań. Co pani sądzi o polskim szkolnictwie? A to dużo można było wysłuchać. 30% niezdawalność matury, to jest moim zdaniem porażka polskiej edukacji. Mówię, poziom edukacji, akurat mam syna w 4 klasie podstawówki. W związku z tym widzę, jaki on ma poziom i jak to jest prowadzone, jest to, idzie w dół. Jest to równanie do Unii, ale w dół. Czy wie pani, gdzie i jak głosować? Wiem. Pana kandydatem na prezydenta, kogo pan najprawdopodobniej zagłosuje? Jeżeli nie jest to patrząc na to, co się dzieje, to nie widzę takiego kandydata. Wybierać Korwina Mikke, bo na nikogo nie ma co głosować.